Młodzi odkrywcy, inżynieria bez tajemnic, współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. W chemii organicznej bardzo dużo reakcji jest reakcjami w podwyższonej temperaturze, tak? Tak samo tutaj. Ten efekt by był, ale trwałoby to bardzo, bardzo długo. Więc no nikt nie czeka 2-3 godzin na wynik reakcji. Więc używamy ogrzewania. Jak widzicie, na fruktozie mamy formę D, czyli prawoskrętny cukier, tak? Nie będę rozwijać tego tematu, bo mam nadzieję, że może na ostatnich ćwiczeniach jeszcze dopowiem, jaka jest różnica, ale bo większość z Was to jest druga klasa. Druga, tak? No tak, to jeszcze nie, ale to na zaś już będziecie mogły zobaczyć. Zawieszamy, mieszamy. Zamykamy sobie paluszkiem wylot próbówki, pełczemy. Mówię, to jest cukier, więc nie ma tam żadnej takiej chemii w rozumieniu jakimś głębszym. Jak już ktoś wybełczy, to bierze sobie pipetkę i do każdej z tych trzech próbówek dodaje na początku, nic się nie stało, spokojnie, to jest tylko woda, tylko żeby, o mnie się nie ma, tylko żeby siebie nie. Dodajemy do każdej z trzech próbówek najpierw fellinga 1, czyli my mamy oznaczone, to zależy od firmy, tak jak mówię, jako A. On jest barwny niebieskiej. Też trzeba pamiętać, że jest barwy niebieskiej pochodzącej od siarczanu 6 miedzi 2, czyli CuSO4, tak? Dobrze, to mówię, to zawieszamy. Tak naprawdę nawet nie rozpuszczamy do końca, tylko zawieszamy. No i dodajemy. Tu macie, otworzyłam Wam buteleczkę tego właśnie roztworu i dodajemy. Później, jak już dodamy do trzech, to później dodajemy drugą pipetką fellinga 1, tak? Już bezbarwnego, jak woda, ale nie jest to woda, tylko te resztę to możesz do buteleczki, spokojnie, bo to czysta pipetka, a teraz drugą tego fellinga 2. No to przesuńcie sobie. Spokojnie. Patrzcie, jak się zmienia kolor, jak dodajemy fellinga 2. Już jest inny, tak? Widzimy taki bardziej granatowy, tak? O, już widać wyraźnie, że się zmienia, tak? Pierwsza zawsze fruktoza. Nic nie robimy, a zmiana zabarwienia jest, tak? W glukozie też się robi, ale wolniej, a w sacharozie nie, bo nie ma właściwości redukujących. Tak, jeszcze troszkę ogrzejemy, trochę dużo było cukru, stąd się porobiły takie warstwy, ale to nic. To co trzeba, widzimy. O, jest rude zabarwienie, tak? Uj. Tutaj troszeczkę jeszcze nie widać tego koloru takiego typowo rudego, jak w przypadku niektórych próbówek. O, już coraz bardziej, dlatego że wody było mało w porównaniu z cukrem i dlatego, ale już widzimy, czyli fruktoza pierwsza dochodzi, najsilniejsze właściwości redukujące i glukoza również, tylko wolniej jest bardziej ciemna w porównaniu z wcześniejszą, no i sacharoza nie zmienia zabarwienia, tak? Czyli zrobiłyśmy pierwsze doświadczenie i starajcie się zapamiętać ten kolor, czyli kolor tlenku miedzi 1.